Wzrosła liczba wypadków z udziałem motocyklistów i to ogromnie, bo o 80%. To dane Komendy Głównej Policji. Według policyjnych statystyk także wypadków w naszym regionie jest więcej. Na drogach województwa śląskiego od początku roku zginęło już 5 motocyklistów. W całym kraju 42. Karolina Komada. Autostrada A4 w Katowicach, to tutaj 30 kwietnia zginął 46-letni motocyklista z Mysłowic. Dzień wcześniej w Lyskach zginęła 15-letnia pasażerka motocykla, a 43-letni kierowca zmarł w szpitalu. Do kolejnego zdarzenia doszło godzinę później w Wodzisławiu Śląskim. Na miejscu zginął 25-latek. W całym województwie ofiar jest więcej. W tym roku już odnotowaliśmy 175 zdarzeń z udziałem motocyklistów, czego 59 to są wypadki, w których niestety śmierć poniosło 5 osób. Mamy duże wzrosty, jeśli chodzi o wypadki. W tamtym roku odnotowaliśmy 19, w tym roku już 59, jeśli chodzi o ofiary śmiertelne. W tym roku, tak jak mówiłem, te 5 osób, w tamtym roku jedna. Tak więc tu musimy apelować o ostrożność ze strony motocyklistów i większe skupienie na drodze, bo widzimy, że popełniają błędy, które nie wybaczają. A do tych błędów zalicza się podejście motocyklistów, przecenianie własnych umiejętności, brawura i przede wszystkim nieprzestrzeganie przepisów drogowych. Motocykliści często poruszają się z dużą prędkością i dlatego kierujący samochodem ma również zdecydowanie mniej czasu na podjęcie właściwej reakcji za kierownicą, wobec czego tutaj musielibyśmy sobie zdawać sprawę z tego, że każdy manewr zmiany pasa ruchu, skrętu powinien być wykonywany odpowiednio wcześnie. Znaczącą rolę odgrywa też ubiór motocyklisty. Wyruszając w drogę zwróćmy uwagę, aby na naszym odzieniu wierzchnim, na kurtce, na spodniach, na butach znalazły się elementy odblaskowe. W takim przypadku motocyklista jest zdecydowanie bardziej widoczny. Jest szansa, że inny użytkownik drogi zauważy go dużo wcześniej niż w ubraniu szarym, czarnym i nierzucającym się w oczy. Policja apeluje też do pozostałych uczestników ruchu drogowego. Najczęściej popełnianym błędem kierowców samochodów jest niepatrzenie w lusterko, szczególnie podczas zmieniania pasa ruchu.